W Starnobrzegu zakończono kolejne inwestycje. Tym razem prace zostały wykonane na osiedlach Stare Miasto, Sielec, Mokrzyżów i Sobów. Zadania w większości zostały zrealizowane z budżetu obywatelskiego. Tak było między innymi w przypadku drugiego etapu rewitalizacji Placu Górnika, w ramach którego na tym terenie powstał Plac Zabaw. W tym roku zostały wykonane na wierzchnia sztuczna i urządzenia na placu zabaw, trzy urządzenia, bo to są takie większe. Czyli mamy tam takie pająka, mamy elementy z drabinkami i ze zjeżdżalnią dla mniejszych i większych dzieci, ponieważ mieliśmy tam nawierzchnię bitumiczną, więc w tych miejscach, gdzie powstały nam takie Trzy okrągłe kręgi, takie kręgi zrobione, gdzie są urządzenia zamontowane. Musieliśmy wykuć całą nawierzchnię bitumiczną, zrobić warstwę nieprzepuszczalną i mamy nawierzchnię bezpieczną ze sztucznej trawy. Inwestycja kosztowała 100 tysięcy złotych. Nie kończy jednak prac na tym placu. Na ostateczne efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. W przyszłym roku złożony jest projekt budżetu obywatelskiego na wykonanie mini boiska, czyli to będzie z tyłu tam za placem zabaw i alejki, a kolejny etap to jeszcze wykonanie, to jest z przodu elementów zieleni i ewentualnie jakieś huśtawki. W Sielcu przy ulicy Sieleckiej, dzięki budżetowi obywatelskiemu i dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, udało się wybudować siłownię zewnętrzną, stworzyć małą strefę aktywności. Jest sześć urządzeń, plus taki stół do do warca lub szach można sobie usiąść, pograć sobie. No i mieszkańcy no, zgłaszali mi to taką potrzebę, bo we wszystkich osiedlach tu wokoło są już, tak w wielości w Sobowie. No Jestem zadowolony, bo przykład ten właśnie nabrał ten, taki ten trójkąt, co jest Kościół, Remiza, dom osiedlowy przedszkole tak wyglądu nabrał, bo to taki nieużytek był w tym miejscu. Bo są ławeczki, stojaki na rowery, także można przyjechać i ćwiczyć. Na osiedlu Sobów przy ulicy Olszowej w ramach pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą Sobów, osiedle marzeń powstały alejki. Na alejki. Ładnie ukształtowane, natomiast no całkowity efekt to chyba jeszcze dwa lata, bo drugi etap to ma być oświetlenie, jest stół do pingponga, ping tam gdzie jest ten duży plac, no i została jeszcze zieleń. A to liczymy na przychylność Wydziału Ochrony Środowiska, który może coś tam nam zafunduje. Sobów przestaje być już wioską tylko rolniczą i ludzie mają coraz więcej czasu i muszą gdzieś odpoczywać. Wartość pierwszego etapu zadania wykonanego z budżetu obywatelskiego to ponad 81 tysięcy złotych. Blisko 160 tysięcy złotych kosztował z kolei remont ulicy Zakole w Mokrzyszowie, która kilka dni temu została odebrana. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki przyznanej miastu promesie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości około 128 tysięcy złotych. Na 300 metrach ulicy Zakola wykonaliśmy nową nawierzchnię wraz z podbudową, czyli warstwy konstrukcyjne wszystkie, czyli było pełno korytowanie wraz z poboczami. W tym roku Tarnobrzeg otrzymał cztery promesy na remont dróg w Mokrzyszowie. Ulica Zakola jest ostatnią drogą publiczną, która została zmodernizowana dzięki dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Co roku zgłaszamy jeszcze drogi wewnętrzne, ponieważ mamy bardzo dużo dróg wewnętrznych i zarówno w 2010 roku przy powodzi, jak i w ulewnych deszczach z 2011 roku zostały one w dużej mierze uszkodzone nam właśnie przez te podtopienia. W tym roku będziemy, czyli w przyszłym roku też będziemy pisać o to, że możliwość dofinansowania jednak tych dróg wewnętrznych, dlatego że u nas jest ich bardzo dużo, na przykład na samej wielości to jest 22 drogi. W Mokrzyszowie jest ich około 6-7.